Przed nami jutro 10 pojedynków, planowo 10 pojedynków, bo wiadomo, że zdarzają się kontuzje i tak dalej, ale największe dzisiaj wrażenie na wszystkich zrobiła ta sytuacja z ważenia. Ja szczerze przyznam, trochę się dziwię, że z racji na specyfikę Gromdy dopiero teraz taka sytuacja miała miejsce. Witam serdecznie. No wiadomo, sytuacja taka wynikła bardzo nieładna ze względu na to, że po prostu ci chłopcy wcześniej trenowali w jednym klubie, wcześniej maszyny stały w narożniku kapo, a nie wiem, co spowodowało, że doszło do takiej sytuacji. Myślę, że te słowa, które padły, po prostu nie powinny paść i mam nadzieję, że jutro o godzinie 20 panowie wchodząc do ringu wyjaśnią sobie sytuację i po prostu zakopią topór wojenny, bo myślę, że nikomu to niepotrzebne. Mam również nadzieję, że dzisiaj nie dojdzie do żadnych tam ekscesów w hotelu czy gdzie bo mówię, te maszyny, jak widziałem, był strasznie nabuzowany, kapo był strasznie nabuzowany. Ja myślę, że bardzo dobrym miejscem jest jutro ring Gromdy 4x4, żeby po prostu oni sobie to wyjaśnili. No, by się nic w hotelu nie zdarzyło, bo wszyscy chcemy się wyspać przed jutrzejszym wydarzeniem. Co do tej sytuacji, no to chyba wyszło wszystko tak bardzo naturalnie. Tutaj nie powinno być jakichś podtekstów, że reżyserka, prawda? Nie, no to żadnej reżyserki nie było, jak widzieliśmy, że to było po prostu samoistne, iskra odpaliła i poszło. Wiadomo, że awantura straszna, no tak się zdarza czasami, tak jak powiedziałeś wcześniej. Ja też się dziwię, że to dopiero teraz się wydarzyło, bo widzieliśmy na tych gromdach wcześniejszych, to był pełen szacunek. Nawet panowie wręcz zachowywali się jak dzieci, nawet rozmawiałem z paniami z hotelu, oni mówią, oni chyba nie walczą, oni tylko to przyjechali po prostu się albo zabawić, albo oglądać, bo oni tacy wszyscy grzeczni. A tutaj widzieliśmy, że coś wypaliło i no i zobaczymy. No, zobaczymy jutro. Jasne, ale pewnie słupek sprzedaży pay-per-view w momencie odepchnięcia tam na scenie skoczył. W górę oczywiście. Wiadomo, słupek sprzedaży będzie wiadomo jutro na pewno po zakończeniu Gromdy i tutaj się nie nastawiajmy, że aż tak diametralnie będzie skakał. Wiadomo, że Gromda ma swoich kibiców i kto będzie chciał to obejrzeć. Myślę, że tutaj w jakiś tam sposób przypadkowych ludzi nie ma, tylko po prostu ci wszyscy, co kochają Gromdę i Gromdę oglądają, Gromdę śledzą i myślę, że ta rzesza kibiców coraz bardziej rośnie. No, z jednego powodu się cieszę, z drugiego też się cieszę, no i mam nadzieję, że tak jak powiedziałeś, że ten słupek będzie dobry. Jasne, mówiliśmy o ważeniu, ale przed nami walki i to, co najważniejsze. Na Gromdzie jest jakiś murowany faworyt turnieju, czy te losowania tak się złożyły, że te walki wyglądają na papierze na wyrównane? Ja powiem szczerze, że tutaj my nie w żaden sposób nie kalkulujemy, po prostu losowanie jest czyste, uczciwe, żeby po prostu każdy miał swoją szansę i kto kogo wylosuje, z tym będzie walczył. No myślę, że tutaj to pokazało, że tak jest. Powiem szczerze, że też cieszę się, że Domino walczy z Tomkiem Zadymą Gromadzkim, bo wiadomo, że tutaj przedstawiciel rugby, który po prostu też ma rzeszę kibiców, Tomek Zadyma Gromadzki, który po prostu będzie miał kibiców z boksu zawodowego. No zobaczymy. No myślę, że na pewno ciekawe zestawienia. No, nie mogę się doczekać, powiem szczerze, jutro na tą godzinę 20, żeby po prostu już włączyć to, obejrzeć. Znaczy, no ja wiadomo, że ja nie włączę, ja będę oglądał na żywo, ale myślę, że naprawdę warto to wykupić i zobaczyć, bo tak jak jeszcze wszystkim tutaj opowiadamy i mówimy, zmieniamy tą całą scenerię, miasto grzechu na pewno będzie się działo, będzie dużo nowości, dużo pikanterii. Dużo dziewczyn, gdzie co niektórzy ich lubią, co niektórzy nie, ale myślę, że tych dziewczyn będzie dużo, dużo będzie tańca, dużo będzie gry świateł, dlatego myślę, że zapraszam od godziny 20. Jasne, kolejna edycja, są smaczki, są kolejne kroki do przodu, jeśli chodzi o realizację, ale wróćmy na sekundkę też do poprzedniej gali, a konkretnie do jednego z jej uczestników. Co dalej z Tysonem? No to jak jeden z uczestników teraz gali Gromda 4 mówił, że jakiś tam czas przebywał na wakacjach, no wiadomo, że teraz na tych wakacjach przebywa Tyson. Tutaj my nie skreślamy chłopaka, ale też wiadomo, że my za rączkę z tymi chłopakami też nie chodzimy, bo wiadomo, że przyjmujemy zgłoszenia do Gromdy, ktoś nam poleca tych zawodników i po prostu ich wybieramy, wystawiamy. A w życiu prywatnym to już każdy sobie musi radzić sam. Ja mogę po prostu zabezpieczyć to, że po prostu przyjeżdża na Gromdę, musi się czuć komfortowo, musi mieć dobry hotel, dobre jedzenie i po prostu dobrze się zaprezentować, dać mu promocję. I po to jest stworzona Gromda, bo wiadomo, że my tutaj nazwisk nie mamy, tylko po prostu te nazwiska tworzymy. A wszyscy po prostu, którzy po prostu chcą z tego skorzystać, no to korzystają. Którzy po prostu chcą skorzystać mniej albo
albo jako w jakiś tam sposób inny, no to, to trudno. No ale miejmy nadzieję, że nie przekreślajmy jeszcze chłopaka, być może wszystko się ułoży. Takie życie, no. W życiu się tak zdarza, czasami tak jest, że raz na wozie, raz pod wozem. I myślę, że na tym skończmy. Czyli można powiedzieć jeszcze tylko w tej kwestii, że jak wróci z wakacji, to wróci do Gromdy. No słuchaj, no wiadomo, nikogo nie przekreślamy, no to nie ma co mówić dzisiaj, ja nie będę deklarował, że dzisiaj jak wróci z wakacji, no to będzie czy nie będzie. No poczekajmy, niech wróci, a później będziemy się zastanawiać. No to też wiadomo, że tutaj musimy przeanalizować wszystkie za i przeciw i tak, ale ja mówię, nigdy nie mów nigdy, dlatego myślę, że tutaj na spokojnie to rozważymy. Ostatni przekaz dla tych, którzy jeszcze nie wykupili pay-per-view. Ja myślę, że nie czekajcie jutro na godzinę 20 na Gromda TV, tylko po prostu kupcie to wcześniej dzisiaj, bo tak jak już wcześniej mówiłem, wczoraj padły nam serwery i dzisiaj po prostu to jest naprawione, ale zainteresowanie jest duże, dlatego jeśli możecie, to kupcie w ciągu dnia, nie czekajcie na ostatnią chwilę, bo na pewno będzie warto, a ewentualnie później, jak się coś tam wydarzy, no to będzie ciężko z odpowiedzią i ciężko, żeby to po prostu odtworzyć, dlatego kupujcie już dzisiaj, kupujcie jutro w ciągu dnia i zapraszam na Gromda TV. To super, czekamy i dzięki wielkie. Gromda. Walki na gołe pięści. Na żywo w systemie pay-per-view na gromda.tv. Jesteście gotowi na krwawy piątek?